Mamo, spójrz na nią! Co sądzisz? A co powiesz na te? W niej też będziesz dobrze wyglądać. Mamo! To zwykła szmata. Zamierzasz oszczędzać na własnej córce? Tylko tyle zaoszczędziłam przez ostatnie miesiące. Czy muszę ci przypominać, że istnieją karty kredytowe? Ciężko pracuję. Wcale nie musisz. Wystarczy, że ruszysz głową. A może zaczniesz zarabiać i wydawać własne pieniądze? Mamo, przepraszam cię. Przez te ładne ciuchy kompletnie mi odbiło, wiesz? Przepraszam. Naprawdę. I wiesz co? Masz rację. Wezmę tańszą sukienkę. Zaczekasz na mnie w samochodzie? Dzięki, że mnie rozumiesz, skarbie. Co to jest? A, tak. Dzięki. O rany. Jaką sumę muszę oddać? O, spokojnie. Jutro zwrócę wszystko do sklepu. Potrzebuję ich na wieczór. Niby do czego? Po co pracować, skoro można znaleźć sobie sponsora? Czy ja cię tak wychowałam? Rozczarowałaś mnie teraz bardzo. Cześć. Czy my się znamy? Ugość mnie, a może ci powiem. Po prostu spadł prosto w dół. No nie! Naprawdę tak się stało. Więc Nancy, czemu ja? Sama nie wiem. Ujrzałam cię i moje serce zaczęło bić jak... Mógłbym go posłuchać? Nie przed trzecią randką. Daj spokój. Co ty wyprawiasz? Zdemaskowałem cię. Zabieraj te łapy! Myślałeś, że jestem głupi? I możesz mnie wykorzystać? Pożałujesz tego. Ty też. Nie można zwrócić tych rzeczy. Przykro mi, ale na tych ubraniach nie ma metek. I widać, że były noszone. Czuć też, że były w pralni chemicznej. Matka mnie zabije. Przykro mi, ale nie pomogę. Ale ja przecież... Przepraszam panią. Proszę nie urządzać tu scen, bo odstrasza pani naszych klientów. Co ty tutaj robisz? Jestem tu, bo to mój sklep. Proszę, pozwól mi je zwrócić. Przecież to w końcu twoja wina. Wiesz, jaka jest niesprawiedliwość w grze w szachy? Otóż król przesuwa się o jedno pole, podczas gdy królowa może przemierzać całą planszę. Co? Czyli gdy jeden człowiek pnie się po szczeblach do góry, ktoś inny chce dostać wszystko od razu. To znaczy, że musisz pracować, by za to zapłacić. Pracować? Tak, w tym sklepie. Przykładowo, wyświadczę ci przysługę. Nabijesz się ze mnie? Ja
jak długo będę musiała pracować? To się jeszcze okaże. Okropieństwo! I ty to robisz codziennie? To przecież niewykonalne! Nie jest tak źle. Kiedy pracowałam w knajpie, wyciskali ze mnie ostatnie soki. Nie rozumiem. Jesteś całkiem ładna. Dlaczego to robisz? Znajdź bogatego faceta i korzystaj z życia. Mam się związać z jakimś lovelasem? Po co? Wiesz, pracuję tu, by opłacić studia, a studiuję, by mieć przyszłość. To krok na drodze do szczęśliwego życia. No już, uporajmy się z tym i wyskoczmy na kawę. Zgoda? Zgoda. Jest prześliczna. Wezmę ją. O, Nancy, mogłabyś zastąpić mnie przy kasie? Pewnie. Dajesz, dziewczyno. Dobry wieczór. Cześć. $1500. Lola, jest za droga. Naprawdę chcesz oszczędzać na własnej córce? Muszę ci przypominać, że istnieją karty kredytowe? Skarbie, wiesz, że ciężko pracuję. Wiem, ale jest taka piękna. Chcesz, żebym się rozpłakała, mamo? Nie powinnaś trwonić pieniędzy w ten sposób. Zwłaszcza, jeżeli nie są twoje. Pilnuj swoich spraw. Płać, mamo. O, ups. Terminal nie działa. Chyba sobie kpisz. To ty kpisz sobie z własnej matki. Pracuję, by zapewnić ci godne życie, a ty ją wykorzystujesz. Jesteś pasożytem, wiesz? Co? Napiszę na ciebie skargę. Mamo? Wychodzimy. Przepraszam. Znajdź sobie pracę! Nie idziesz do domu? Zaraz zamykam sklep. O, zostanę jeszcze chwilkę. Dokończę to i rozwieszę nową kolekcję. Dobrze. A tak w ogóle, to złożono na ciebie skargę i to poważną. Tak, wiem. Naprawdę, to było tak... To nieważne. Dobrze się spisałaś. I pomogłaś mi, więc chcę ci podziękować. Możesz wybrać dla siebie, co tylko chcesz. Co? Nie podobają ci się już nasze ciuchy? O... Nie, podobają mi się, ale mam o wiele lepszy pomysł. Nancy, nie mogę uwierzyć. Jest taka piękna. Tak, jest twoja. Ale ona sporo kosztuje. Mamo, to nic w porównaniu z tym, co dla mnie zrobiłaś. Wybacz mi, proszę. Czasami nie dbamy o tych, których kochamy. Najwyższa pora to zmienić. Cieszę się, że tak myślisz, skarbie. Dziękuję za tę lekcję. Zawsze do usług. Myślę, że sporo się nauczyłaś. A teraz możesz już sobie pójść, Nancy. A właściwie to nadal chcę tu pracować, bo potrzebuję pieniędzy na studia. I to będzie krok na drodze do szczęśliwego życia.